Cześć moi drodzy! Dzisiaj 30 grudnia, jutro 31, a pojutrze nowy rok, 2024. Czas leci każdemu, troszkę wolniej, troszkę szybciej, ale wszyscy mamy dużo projektów, pomysłów do wykonania. Życzę Wam, żebyście zrealizowali wszystkie z pełnym sukcesem, z pełnym powodzeniem. Dużo zdrowia przede wszystkim, bo tego się nie kupi. No i cóż, spełnienia wszystkich marzeń, tych najskrytszych również. Przede wszystkim, żebyście byli uśmiechnięci, zadowoleni, żebyście mieli frajdę, fan z tego, co robicie. W roku 2024 na pewno będą się pojawiały nowe filmy. Strefa Wyborowa dalej będzie dla Was nagrywała. Jestem z Wami, jestem dla Was. Piszcie w komentarzach, co chcecie zobaczyć. Na pewno będą filmy z podróży, na pewno będą jakieś wywiady z ciekawymi osobami. Tymczasem życzę Wam szampańskiej zabawy. Spędźcie ten czas tak jak lubicie, w gronie swoich bliskich, przyjaciół, rodziny. Może ktoś z Was jedzie na jakąś wycieczkę. Pochwalcie się w komentarzach, jak spędzacie Sylwestra w tym roku. Do nas w tym roku zawitała rodzinka, także będziemy się bawić przednio. Napoje procentowe i bezprocentowe już się chłodzą. Dzisiejszy materiał nagrywamy nową kamerą DJI Pocket 3. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem bardzo ciekaw. Nie używam specjalnie żadnego mikrofonu krawatowego. Jedziemy na wbudowanym. Zobaczymy, jak ten dźwięk brzmi. Niezależnie, gdzie spędzacie tego Sylwestra, spędźcie go tak, jak lubicie, z kim chcecie. Zróbcie coś fajnego dla siebie. Odpocznijcie trochę. Zbierzcie siły, by zrealizować wszystkie pomysły w 2024. Nagrywamy dzisiaj kamerką DJI Osmo Pocket 3. Kamerka kosztuje około 3400 zł. Czy jest to lepszy wybór niż GoPro? Okaże się w przyszłości. Tymczasem zgrywamy materiał na kompa i zobaczymy, jak to wygląda w postprodukcji. Kusi mnie tylko jeszcze zrobić test autofokusa. Widzicie, ta ostrość jest obłędna. Ja wykonuję szybkie ruchy zbliżeniowe i jest idealnie. Dodam, że lecimy na automatycznych ustawieniach. Niczym się tutaj nie bawiliśmy. Obraz mamy wertykalny, 3K 60 klatek na sekundę. Najbardziej ciekawi mnie ten przetwornik 1 cal, ponieważ w GoPro takiego nie mam i przez to cierpi ISO. No i cóż, tymczasem żegnam się z Wami. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszonka.